Jestem Artur Górski. Mam 13 lat i wierzę w Jezusa. Ja byłem kiedyś bardzo nieposłuszny swojej mamie. Nie słuchałem się jej. Też trochę dalej to robię, ale zmieniam to i staram się jej słuchać i pomagać jej we wszystkim, co robi. Kiedy byłem mały, zawołałem do Jezusa, że chcę się narodzić na nowo i chcę być posłuszny mojej mamie. Powiedziałem mamie, że chcę wziąć chrzest i mama to przyjęła. Napuściła wodę do wanny na spokojnie. Pierwszy raz, kiedy wszedłem, to coś poczułem, że to było nie to. Coś nie pasowało. Później minęło parę czasu, trochę czas minął i powiedziałem, że chcę jeszcze raz, bo pierwszy raz to nie było to. Coś było nie halo. Następnym razem ochrzciła mnie mama znowu i to też było coś tu nie grało. Za trzecim razem ochrzcił mnie wujek Artur. Poczułem się od razu lepiej, zrozumiałem, że już jestem z Bogiem. Poczułem się od razu lepiej, zacząłem słuchać mamy. Trochę też mam teraz z tym problem, ale staram się to zmieniać, bo wiem, że mogę być posłuszny i wiem, że mogę to robić, wiem, że to robię. Staram się jak mogę, ponieważ jestem z Jezusem, a Jezus jest ze mną. Nie ma co się bać, ponieważ zawsze jak robimy coś, cokolwiek, to nie jesteśmy sami. Zawsze nas wspiera Jezus w czymkolwiek, co byśmy robili, nieważne co by się działo. Zawsze jest przy nas Jezus, zawsze dotrzymuje nam kroku, nieważne co byśmy robili, zawsze jest z nami. Amen.